Maestro Ennio Cominetti, światowej sławy włoski organista, powraca do Jeleniej Góry na wyjątkowy koncert charytatywny. Mieliśmy okazję porozmawiać z Ennio tuż po jego przyjeździe do Jeleniej Góry. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia i nie przegapcie tego koncertu. Co jest takiego w Jeleniej Górze albo kto, że tu właśnie przyjeżdżasz? Allora, Jelenia Góra non la conoscevo, sempre frequentato in Polonia le grandi città. Ho conosciuto Jelenia Góra grazie a Isabella che con gli auspici dell'ambasciata italiana in Polonia ha tradotto il mio libro, un lavoro dal titolo Intrecci musicali italo-polacchi, dall'antico passato a oggi. W Polsce odwiedzałem przede wszystkim duże miasta, ale dzięki Izabeli, czyli mnie, przetłumaczyłam książkę Sploty muzyki włosko-polskiej i poznaliśmy się przez naszą ambasadę włoską. Przywiozłam tutaj pana Cominetti, namówiłam go, żeby przyjechał i od tamtej pory zakochał się w Jeleniej Górze. Ennio, a co powiesz o polskiej młodzieży, która no, pod względem muzycznym, jak to wygląda, jak wypada, jak ją ocenisz? Mia opinione riguardo ai giovani che studiano musica in Polonia è decisamente positiva. Ho avuto già esperienze notevoli con gli studenti polacchi, prima con le masterclass che tengo in Italia insieme con il mio amico Piotr Rachoń, organista della Cattedrale di Varsavia, che porta i suoi studenti in Italia ogni due anni per studiare l'organo con me, e poi anche l'esperienza che ho avuto in varie università, come a Bydgoszcz, come a Białystok, e poi qui a Jelenia Góra, dove ho avuto la possibilità di incontrare dei ragazzi molto simpatici, molto bravi, con grande voglia di imparare. E questo per me è un onore poter collaborare con queste scuole di musica per portare appunto la bellezza della musica italiana insieme con la bellezza della musica polacca. Zacznę od końca. Z młodzieżą jeleniogórską bardzo dobrze mi się współpracuje, jestem nią zachwycony. Współpracuję bardzo dużo z młodzieżą w Polsce, z wieloma studentami, których również wożę do Włoch na master. Współpracuję z Rachoń, organistą, jednym z bardzo dobrych organistów w Polsce. Jestem zachwycony generalnie polską młodzieżą, ich ochotą do studiowania, do grania. Ennio, wiesz zapewne o tej tragedii, jaka miała miejsce kilka tygodni temu w Polsce, tutaj na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra i okolica zostały zalane przez wodę. Twój koncert to będzie koncert charytatywny, czyli rozumiem, że dochód, tak, będzie wspierał tych, którzy no, ucierpieli w powodzi. Dlaczego zdecydowałeś się właśnie przyjechać tutaj i pomóc w takiej sytuacji? Ma sì, è molto piacevole per me poter collaborare in questo senso. Quando Isabella mi ha proposto di fare questo concerto di carattere caritativo, ho accettato immediatamente, e perché mi sono ricordato che l'Italia e la Polonia sono due nazioni unite fraternamente e che l'Italia e la Polonia in passato hanno sempre avuto rapporti di collaborazione. I polacchi hanno sempre lavorato per il bene dell'Italia e l'Italia è giusto che abbia lavorato e che continui a lavorare ancora per il bene della Polonia. Siamo un'unica nazione, una nazione europea in ambito europeo, siamo fratelli e per questo io do molto volentieri il mio apporto per questa iniziativa. Kiedy się dowiedział ode mnie o tej tragedii, oczywiście wcześniej wiedział już z mediów włoskich i zaproponowałam ten koncert charytatywny, natychmiast się zgodził, a to z takich względów, że Polska i Włochy są bardzo zaprzyjaźnionymi krajami od wieków,
można powiedzieć, i to pod każdym względem. W związku z tym pierwszą rzecz, którą pomyślał, że musimy się wspomagać jako bracia, prawda? Więc postanowił ten koncert wykonać. Jest dumny z tego, że może po prostu zagrać właśnie tutaj, chociaż to tak tragiczna okazja, to może dać swoje serce dla tej okazji. 9 października odbędzie się ten koncert, ale gdybyś mógł osobiście zaprosić... Sì, naturalmente io voglio invitare tutti a partecipare a questa iniziativa che al di là dell'aspetto musicale, che comunque è importante, ha appunto questo aspetto di carattere caritativo, di beneficenza. E tra l'altro la cosa che mi fa molto piacere è il fatto di poter collaborare insieme con alcuni bravi colleghi musicisti che insegnano, che studiano, che insegnano nella scuola di musica di Jeleni Agura, e questa è una bella, bella iniziativa a cui davvero invito tutti a partecipare mercoledì prossimo 9 ottobre alle ore 19:30 nella chiesa parrocchiale di Jeleni Agura. Zapraszam wszystkich nie tylko ze względu na to, że jest to koncert charytatywny z wolnym wstępem, ale również dlatego, żeby posłuchać muzyki, ponieważ w tej muzyce będą brać udział tak profesorowie ze Szkoły Państwowej Muzycznej, jak i uczniowie będą grać wspólnie. W związku z tym również pod tym charakterem wszystkich serdecznie zaprasza na ten koncert. Enio, bardzo dziękuję za ten wywiad, za kilka słów o sobie, o koncercie, ale również chciałbym, abyś jakby przekazał w swoim imieniu może podziękowania dla społeczności włoskiej, ale i też pozdrowił Jeleniogórzan od siebie. Allora, se potresti salutare le persone di Jelenia Góra anche da parte del popolo italiano e anche da parte tua. Sì, è come dire, il popolo italiano, ripeto, è un popolo che ha a cuore l'amicizia, la fratellanza col popolo polacco e sono convinto che questa bella collaborazione possa portare degli ottimi frutti, soprattutto in visione dei giovani. Cioè noi dobbiamo assolutamente fare di tutto perché i nostri giovani possano trovarsi sempre di più e creare rapporti di amicizia fraterna. Oczywiście jak najbardziej jestem z tego dumny, że jest ten koncert. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tego typu spotkania są przyszłością młodych ludzi, że znajdą w sobie przyjaźń, ponieważ trzeba tą przyjaźń polsko-włoską nadal kultywować, bo jest to piękna przyjaźń, tak jak powiedziałem, już długowieczna. Dziękuję bardzo. Grazie a voi.